To przedstawiamy teraz guru. Guru trafił do nas z niedalekiej tutaj wsi koło Tczewa. Pani, która go znalazła, po prostu znalazła go w rowie przejeżdżając samochodem. Nie mógł, że tak powiem, wypełznąć, ponieważ no już jest starszym psiakiem. Nie mógł wyjść, pomogła mu, nie mógł na początku u nas chodzić. Trafił do nas w bardzo złym stanie, był bardzo zakołtuniony. Podjechał oczywiście do naszego zaprzyjaźnionego fryzjera, który zajmuje się naszymi psiakami. No i teraz wygląda oczywiście dużo lepiej. Guru jest psiakiem około 15-letnim lub nawet więcej, tego niestety nie możemy stwierdzić. No jednak nie brakuje mu radości, nadal by chciał mieć swój dom. Bardzo lubi spać w ciepłych łóżeczkach, przykryty kocykiem. Lubi wystawiać brzuszek do głaskania. Lubi być bardzo blisko człowieka, bo tylko jak się do niego wejdzie do boksu, to zaraz przytula się i wskakuje na kolana. Szukamy dla Guru domu na pewno spokojnego, bez jakichś małych dzieci, żeby po prostu miał już te swoje miejsce, w którym może odpocząć, położyć się obok człowieka i po prostu być szczęśliwy. Problemów żywieniowych żadnych nie ma, je wszystko, co mu się da. Najlepiej wiadomo, jest to karma już mokra, ponieważ te ząbki to już nie są w takim stanie, w jakim były w młodości, więc lepiej przyswaja mokrą karmę. Uwielbia wszystko, wszystkie smaczki, jakieś kiełbaski, wszystko tutaj mu jak najbardziej pasuje. On akurat nie potrzebuje jakiejś ogromnej dawki ruchu. W mieszkaniu również się odnajdzie, taki również w domu z ogrodem, gdzie będzie mógł sobie po prostu w słoneczne dni wylegiwać sobie się na trawce, ale krótkie spacery w domu z mieszkaniem też jak najbardziej. Mówię, on jest raczej typowym kanapowcem. Szybki spacer i pod kołdrę do pandzia z powrotem. Jeśli chcesz dać dom dzisiejszemu bohaterowi, zgłoś się do schroniska dla bezdomnych zwierząt Otos Animals w Tczewie. Zadzwoń 58 531 96 56 lub napisz tczew.schronisko@wp.pl. Dla osoby, która zdecyduje się na adopcję, sklep Zookarina w Tczewie, ulica Pomorska 1, przygotował super wyprawkę. Znajdziecie w niej m.in. legowisko, zabawki, smaczki i mnóstwo niespodzianek.